Odmowa w różnych sytuacjach może być trudna, ale stanowi kluczowy element ochrony naszych granic, wartości oraz czasu. Często z powodu chęci zadowolenia innych, unikania konfliktów czy poczucia winy, zgadzamy się na rzeczy, na które w głębi serca nie mamy ochoty. Nauka mówienia nie to wyraz szacunku do samego siebie oraz sposób na dbanie o własne potrzeby. Poniżej znajdziesz 10 sytuacji, w których warto nauczyć się odmawiać, nawet jeśli na początku wydaje się to trudne. Pierwsza sytuacja, w której należy powiedzieć nie, to wtedy, gdy ktoś próbuje przekonać cię do podjęcia decyzji wbrew twoim przekonaniom lub wartościom. Może to być na przykład sytuacja, gdy znajomi zachęcają cię do zrobienia czegoś, co moralnie uważasz za niewłaściwe, na przykład zaangażowania się w plotki lub działania, które uderzają w twoje zasady. W takiej chwili warto jasno wyrazić swoją odmowę. Nie musisz tłumaczyć się ze swoich wartości ani usprawiedliwiać swojego stanowiska. Wystarczy, że powiesz, nie czuję się z tym komfortowo lub to nie jest zgodne z moimi przekonaniami. Kolejną sytuacją, w której musisz powiedzieć nie, jest moment, gdy ktoś próbuje wymusić na tobie poświęcenie swojego czasu dla celów, które nie są twoim priorytetem. Często zdarza się, że jesteśmy proszeni o pomoc w projektach, które w żaden sposób nie dotyczą naszych celów ani zainteresowań. Może to być na przykład nadgodziny w pracy, udział w dodatkowych aktywnościach, które nie wpisują się w twoje plany, albo wspieranie kogoś w zadaniu, które nie leży w zakresie twojej odpowiedzialności. W takich sytuacjach warto powiedzieć nie, jeśli czujesz, że poświęcenie swojego czasu będzie szkodliwe dla twojej równowagi życiowej. Odmowa nie jest aktem egoizmu, ale sposobem na chronienie swoich zasobów, zwłaszcza jeśli nie masz przestrzeni na dodatkowe zobowiązania. Trzecia sytuacja dotyczy relacji, w których ktoś chce przekroczyć twoje granice emocjonalne lub fizyczne. Niezależnie od tego, czy dotyczy to związku, rodziny, czy przyjaciół, nikt nie powinien oczekiwać od ciebie więcej, niż jesteś w stanie dać. To może być nacisk na spędzanie więcej czasu razem, mimo że potrzebujesz chwil dla siebie, lub próba zmuszenia cię do podjęcia kroków, których nie chcesz. Mówienie nie w takich przypadkach to wyraz zdrowego dbania o swoje granice i autonomię. Komunikacja powinna być prosta i jasna, na przykład, nie chcę tego teraz robić albo potrzebuję więcej przestrzeni. Czwarta sytuacja, która wymaga odmowy, to moment, gdy czujesz, że ktoś próbuje cię zmanipulować emocjonalnie, abyś zgodził się na coś, czego nie chcesz. Manipulacja emocjonalna może przybierać różne formy od wywoływania poczucia winy, poprzez zagrażanie odrzuceniem, po subtelne naciski. Jeśli czujesz, że ktoś stara się wywierać na ciebie presję, musisz jasno i stanowczo powiedzieć nie. Warto pamiętać, że twoje granice są równie ważne jak potrzeby innych. Nie musisz spełniać oczekiwań tylko dlatego, że ktoś próbuje wywołać u ciebie nieprzyjemne emocje. Piąta sytuacja to wszelkiego rodzaju oferty sprzedażowe, które nie są zgodne z twoimi potrzebami lub planami. Na co dzień spotykamy się z różnymi formami promocji, zachęcaniem do zakupów, uczestnictwa w kursach, subskrypcjach czy usługach. Kiedy nie jesteś zainteresowany lub nie masz na to budżetu, musisz powiedzieć nie. Często jest to trudne, bo sprzedawcy bywają nachalni, ale pamiętaj, że to ty decydujesz o swoich pieniądzach. Masz prawo odmówić i nie musisz tłumaczyć się ze swoich powodów. Kolejna sytuacja dotyczy momentu, gdy ktoś proponuje ci wejście w rolę, której nie chcesz pełnić. Może to być w pracy, gdy próbuje się na ciebie nałożyć dodatkowe obowiązki bez odpowiedniej rekompensaty, albo w życiu osobistym, gdy czujesz, że oczekuje się od ciebie, abyś przejął na siebie więcej odpowiedzialności, niż jest to dla ciebie komfortowe. Jeśli czujesz, że daną rola nie jest dla ciebie, masz pełne prawo odmówić. Odmowa w tej sytuacji może wyglądać tak,
nie jestem gotowa podjąć się tego zadania, albo to nie jest rola, w której się widzę. Siódma sytuacja dotyczy prośby o przysługę, która narusza Twoje plany lub priorytety. Wielu z nas ma trudności z mówieniem nie bliskim, znajomym czy współpracownikom, gdy proszą o pomoc. Jednak jeśli ciągle zgadzasz się na przysługi, które kosztem Twojego czasu, energii czy planów, możesz zacząć odczuwać frustrację i wyczerpanie. Dlatego ważne jest, aby jasno wyrażać odmowę, jeśli prośba koliduje z Twoimi zobowiązaniami. Możesz powiedzieć, chciałabym pomóc, ale teraz mam inne zobowiązania lub nie mogę się tego podjąć. Ósma sytuacja, w której warto powiedzieć nie, to moment, gdy ktoś próbuje wywołać na Tobie presję związaną z szybką decyzją. Niezależnie od tego, czy dotyczy to spraw zawodowych, zakupów czy relacji osobistych, jeśli czujesz, że jesteś zmuszany do szybkiego wyboru bez wystarczającego czasu na przemyślenie, masz pełne prawo odmówić. Czasami naciski na szybkie decyzje są sposobem na to, abyś podjął krok, którego w innych okolicznościach byś nie podjął. Warto powiedzieć, potrzebuję więcej czasu, aby to przemyśleć lub nie podejmę decyzji pod presją. Dziewiąta sytuacja to moment, gdy ktoś próbuje narzucić na ciebie swoją wizję twojej przyszłości lub rozwoju zawodowego. Może to być w pracy, gdy twój przełożony próbuje przekonać cię do ścieżki kariery, której nie chcesz podjąć, albo w rodzinie, gdy bliscy naciskają na wybory życiowe, które nie są zgodne z twoimi planami. Twoje życie należy do ciebie, a decyzje dotyczące kariery, relacji i rozwoju powinny być zgodne z twoimi marzeniami i celami. Masz pełne prawo powiedzieć, to nie jest kierunek, który chcę obrać, albo moje plany są inne. Ostatnia, dziesiąta sytuacja, to moment, gdy ktoś próbuje obarczyć cię winą za coś, co nie jest twoją odpowiedzialnością. Często zdarza się, że w związkach, rodzinach czy pracy, ktoś stara się przerzucić na ciebie winę za niepowodzenia lub problemy. W takiej sytuacji należy zdecydowanie powiedzieć nie. Nie jesteś odpowiedzialny za cudze błędy ani za emocje innych ludzi. Twoja odmowa może być stanowcza, ale empatyczna. To nie jest moja odpowiedzialność, albo nie będę brać na siebie winy za coś, czego nie zrobiłam. Mówienie nie to również sposób na budowanie zdrowych relacji z innymi. Często obawiamy się, że odmowa spowoduje konflikt, rozczarowanie lub zranienie drugiej osoby, co prowadzi do zgadzania się na rzeczy, które są sprzeczne z naszymi pragnieniami czy możliwościami. Tymczasem warto pamiętać, że prawdziwe, autentyczne relacje opierają się na wzajemnym szacunku do siebie nawzajem oraz do granic, jakie każdy z nas ma. Odmawiając, nie tylko chronisz siebie, ale także pokazujesz innym, że masz prawo do swoich potrzeb i opinii. Dzięki temu twoje relacje mogą być bardziej szczere i autentyczne, bo opierają się na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji. Odmawianie to również klucz do utrzymania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W dzisiejszym świecie, gdzie często oczekuje się od nas dostępności 24 godziny na dobę, umiejętność powiedzenia nie w pracy jest szczególnie ważna. Jeśli ciągle zgadzasz się na dodatkowe zadania, które wykraczają poza twoje obowiązki lub czas pracy, ryzykujesz wypalenie zawodowe. Stawianie granic w tej sferze jest kluczowe, aby zachować równowagę psychiczną i fizyczną. Pamiętaj, że twój czas wolny, odpoczynek i regeneracja są tak samo ważne, jak twoje zobowiązania zawodowe. Wreszcie, mówienie nie to narzędzie do samorozwoju. Każda odmowa to akt asertywności, który wzmacnia twoje poczucie własnej wartości i pewności siebie. Kiedy zaczynasz wyraźnie komunikować swoje granice, z czasem zauważasz, że coraz łatwiej jest ci mówić nie, a trudności związane z odrzucaniem niechcianych propozycji maleją. To proces, który wymaga praktyki,
ale z każdym kolejnym krokiem nabierasz większej kontroli nad swoim życiem. Warto więc pielęgnować tę umiejętność, bo przynosi ona korzyści na wielu poziomach, zarówno emocjonalnym, jak i praktycznym. Podsumowując, mówienie nie jest kluczowym elementem dbania o swoje granice, potrzeby i dobrostan. Każda z opisanych sytuacji pokazuje, że odmowa nie jest aktem egoizmu, ale aktem troski o samego siebie. Nauka asertywności i wyrażania swoich potrzeb to umiejętność, która wzmacnia naszą siłę wewnętrzną i pozwala prowadzić bardziej zrównoważone życie.